i kolejny dzień pracy. Tarczki trzeba wymienić. Maciek sobie śpi. A my jedziemy dalej. Zostawiamy Maćka. Jeszcze niech se śpi. Ale musimy jechać. Jesteś poza trasą. Nowa będzie lepsza. Godzinkę powinniśmy być na granicy, wykupimy etykieta i lecimy dalej. Próbujemy do Niemiec, zaraz spadniemy. A Maciek pewnie jeszcze śpi. Bo ona taka jest, miłość nie dla niej grą, której bawić się. Ona tylko chce, chce każdy krok. I wybierz się w jej roń, zapamiętaj się, nie wina się. Proszę, Niemcy! No i dolecieliśmy do naszego zjazdu. Także zobaczymy, czy dobrze nas pokierowała nami, czy nie.
Bezproblemowo. Na początku sobie zjechałem zaraz do wioski, zaraz w tej miejscowości tutaj do centrum handlowego, tak na parking taki, żeby się nie motać. No i chciałem tam kogoś podpytać, żeby nie jeździć niepotrzebnie, ale zjechałem i akurat mi się rzucił tutaj kawałek dalej z drogi napis ten Sean, bo to do jakiegoś Seana przyjechało. No, ale chyba tu zaniosłem mu tego papiery. Powiedział, że tu wypił paletę, kurwa. I trzeba z nim pogadać. Kurwa, pokaleczyć. Dobrze, że już jestem. Tutaj od nich auto stoi na razie. Za chwilę odjedzie, to mam wjechać w jego miejsce. I gitara. Zapiszę sobie jeszcze kilometry, o widzicie, za pamięci. Jestem już rozładowany. Jadę sobie właśnie teraz do Bergkirchen. Znowu polecimy tymi fajnymi, wąskimi landwami. Drogę mamy sprawdzoną, to wolę pojechać tędy niż gdzieś później błądzić. No, także zaraz w lewo damy na skrzyżowaniu następnym. Tak jak przyjechaliśmy, dolecimy od drugiej strony do Cottbus, żeby się przez miasto nie cisnąć i odbijemy na strefę. No i Navi nas teraz trochę inaczej kieruje, ale wygodniej nam będzie nawet jechać tak jak ja chcę tutaj na te drewka całe, Spremberg i tak dalej, bo później wylatujemy praktycznie z tej mojej miejscowości przy firmie, a tak bym musiał się znowu całe te różne zakręty przyciskać. Zobaczcie, jaki manik leci. No. Więc pojadę po moje. No i Krzysiu w końcu załapał jak chce jechać, dobrze mnie będzie prowadził już. Akurat mamy teraz odbicie tutaj na ten Spremberg. Ostatnim razem w tamtym tygodniu, co ze mną jechaliście, to przylecieliśmy właśnie z tym mostem, tylko z prawej strony, nie? Mijaliśmy właśnie tą drogę szybkiego ruchu pod spodem. No a tym razem tak wyszło, że nią przyjechaliśmy tutaj i się wepniemy w ten szlak, co ostatnio lecieliśmy. Robota jest zaplanowana, że nic się nie dzieje, spokojnie, wszystko fajnie. To aż chce się jechać, człowiek od razu ma jakiś lepszy taki. Muzyczka dobra leci. Tak, tą trasę, tak, dokładnie, to jest ten mój najlepszy, ulubiony odcinek drogi. Teraz będą jeziorka, fajne widoczki, później górę serpentynki, wąskie drogi, tak, to jest to właśnie. Dlatego wolałem sobie tędy jechać. Mimo, że jest bliżej, krótsza trasa jest, to mówię, jeszcze fajna droga, fajna taka tego, no, podoba mi się tu bardzo. Te jeziorka, wiatraczki, plaże. Fajna sprawa bardzo.
okolica naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Fajnie było tu kiedyś strzelić sobie 11 pod wiatraczkiem, tak jak to ostatnio gości robił. Ostatnio się trochę zestraszyłem, bo pierwszy raz ten wyleciałem. No i wyłączyłem film, wyłączyłem aparat, żeby obstawić w ogóle co tu się dzieje, nie? No a zaraz zobaczycie, bo się okazało, że spokojnie, nie ma żadnych ograniczeń tonażowych w przypadku moim, bo jadę na pusto, więc waży jakieś niecałe 15 ton, no 15, a tam jest do 16 zakaz, nie? Od 16. No. No i trochę się zestrałem i powiem wam, że tak było dość, ale tym razem wam pokażę, no ta droga jest mistrzowska. Niby sobie jedziemy, niby wszystko fajnie, a Krzysiu zaraz właśnie powie, że w prawo. No i co dalej, nie? No to styk, migacz w prawo, a tu zakaz. Ale na szczęście to jest... Ale na szczęście mówię, 16 ton tutaj jest, na mostek taki, nie? I spokojnie mogę tutaj jechać, nie ma żadnych zakazów, no tylko ta droga fajnie wygląda, bo po prostu... Praktycznie jest na moje auto. Z osobówką tak na styk się mijamy, ale to już musimy zjechać na boki. A jakby jakiś duży przeciwka poszedł, no to już nie wiem. No masakra, jakby tu nikt od Hitlera jeszcze nie zaglądał. Kostka w ogóle masakra, no. Ale przynajmniej spokój mają ludzie, widzę. Plusy i minusy są takich właśnie miejscowości. No i tu nas właśnie winowajca, czyli mostek 16 ton. Minęliśmy mostek, zakazu nie ma. Dziękuję, do widzenia. Zgadałem się z dolarem i nic nie nagrywałem, także no generalnie już dolecieliśmy do czwórki, także tylko przelecimy autobany i zaraz jesteśmy na firmie. I znowu nasze kurde kochane kółeczko. No i pierwsze kółeczko gotowe. Znaczy to ja gadam, pierwsze kółeczko. Załadunek pierwszy. Było się kurde nawet bez jakiegoś tam tempa szybkiego. Trochę wiaterek przeszkadzał. A
tak to nawet. U wroga to się lepiej zapiąć te pasy, bo to kurwa wiecie. Stoję. Niestety kawałek dalej niż ostatnio. Teraz sobie trochę ogarnę w kabinie, bo się mi to skurzyło. Teraz posprzątam, powycieram wszystko fajnie i zabiorę się za jakieś jedzenie. No i pięknie, wszystko ładnie wyczyszczone, wyplakowane, tak jak lubię, to mi się podoba. Czyściutko w kabince musi być. Mama mi mówiła, ziomek, ucz się pracy z dobrą stronę. Wszędzie, gdzie się dało, o, ładnie, pyk. Teraz można się zabierać za jakieś małe jedzenie. No i nieoczekiwane spotkanie. Czekałem na tatę, a przy okazji jeszcze wujek wpadł tutaj z odwiedzinami, bo z Niemiec wraca. No więc teraz nikt mi już miejsca nie zajmie, także mogę iść się wykąpać. Wujek też wróciłem. Wykąpani, wszystko fajnie, pięknie, teraz można czekać, tylko jeszcze się rozpakuję po kąpieli, trzeba ręcznik rozwiesić i tak dalej, różne rzeczy porobić. Trochę kabli teraz tu mam, bo telewizor jest, to trzeba było popodłączać, więc trochę kurde ciasno się zrobiło, żeby nic nie strącić. No i jest tato, już właśnie przyjechał do nas. Zaraz będzie. No i tato już jest. Syrenie w komplecie. Jedna. Druga. No i moja. Nie wiem, czy wujek też będzie tu pauzował, czy będzie jechał, czy co. Zobaczymy zaraz. No także słuchajcie, no jestem już z powrotem w kabinie. W międzyczasie dojechał tato, tam stoi. Wszyscy ruszamy gdzieś tak koło 6 godziny. Wujek leci na dom. Znaczy na dom, na Opole, bo jeszcze się rozładuje. No my tutaj z tatą będziemy latać na tym kółku. Ja już jutro zaczynam na ostro z rana dwa kółka, tato jeszcze zrzuci cement. Także tak to wszystko wygląda, no. Zobaczymy, jeszcze wujek tu ma przylecieć też i będziemy ładować później powrót w piątek albo w czwartek wieczorem z Gostnicy do Gliwic. Także my w dwóch i wujek w międzyczasie też przyleci na trzeci kurs, się załaduje. Także może być.